Tylko na The Expert. Rafał Brzozowski ma spore doświadczenie w konstruowaniu maszyn i urządzeń. Mając pod sobą 6 konstruktorów, ogarnia zespół, ogarnia produkty, ma swoje przyzwyczajenia, ma też wiedzę, którą konfrontuje z moją. SolidWorks, modelowanie klasyczne. Witam wszystkich na The Expert w rozmowach kontrolowanych. Dzień dobry, witam. Zaskoczyłeś mnie stwierdzeniem, że szerzę herezję. Tak, no po prostu jest to... Herezją było ogólnie przyjęty sposób projektowania, że tak powiem, który negujesz, więc na pewno zaciekawiło mnie to, że no jest to jakiś inny nurt, natomiast wszyscy wiedzą, że mówisz, tak jakby, że coś chcesz przekazać, ale chyba niewielu wie, co chcesz przekazać. Więc pomyślałem, że taka forma tak jakby rozmowy, gdzie zaprezentujemy, jak to wygląda w sposób profesjonalny projektowanie przy metodzie tradycyjnej, którą my używamy w naszym biurze konstrukcyjnym i to, co ty masz do zaoferowania, że może by to wytłumaczyło też wszystkim widzom, co tak naprawdę chcesz przekazać. No ja muszę powiedzieć, że stoję w trudnym wyzwaniu, dlatego że z jednej strony rzeczywiście próbuję coś przekazać, chcę coś tutaj zwrócić na coś uwagę, a z drugiej strony nie chcę zbyt dużo pokazać w otwartym internecie. Dlatego że obserwuję rynek, obserwuję, jak to wszystko wygląda i no powiem wprost, wstrykanie się ze wszystkiego na YouTubie spowoduje, że już nic więcej nie sprzedam. Dobrze, po pierwsze... Ale jak najbardziej przyjąłem wyzwanie i postaram się pokazać w jak najbardziej zrozumiały sposób, jaki jest sens tego, co ja chcę nauczać. Jak najbardziej, z tym, że musisz zauważyć, że ja też mam pewną wiedzę, którą też w ten sposób udostępnię, która też nie jest tak jakby dostępna. Używamy tak jakby technik, które pokażę, używamy na rozmowach kwalifikacyjnych do nas, do firmy, gdzie sprawdzamy, kto jak co zaprojektuje, na co zwracamy uwagę i dlaczego na to zwracamy uwagę. Więc to nie jest tak, że tylko ty tak jakby masz coś do stracenia, pokazując coś publicznie, bo de facto ja też. Natomiast myślę, że jeżeli chcemy poszerzać wiedzę naszych odbiorców, tak, czyli grona konstruktorów, to tędy droga. To nie jest tak, że jeżeli potrafisz swój trik czy metodę wyjaśnić w ciągu 3 minut na YouTubie, to... Fajnie, że tu podszedłeś. To nie jest trik. Nie da się tego wyjaśnić w ciągu 3 minut. Nasza rozmowa no to super, też nie znaczy, że twoje szkolenie dalej będzie się sprzedawało. Tak, bo chodzi o to, że chcę pokazać sens, chcę pokazać, co daje to szkolenie i jaka rzeczywiście jest różnica. Chcę z tobą przedyskutować kwestie, które wydaje mi się, że ty chcesz poruszyć. I uważam, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. Od razu przekazuję też widzom informację, że przygotowaliśmy się do tego, wysłaliśmy do siebie wzajemnie rysunki, żebyśmy przygotowali te same modele i będziemy na tych konkretnych modelach omawiać poszczególne metodologie, sposoby myślenia i ja z mojej strony będę chciał forsować to, co ja myślę, a ty pokażesz właśnie to, jak ty to widzisz i dlaczego nie zgadzasz się ze mną. A być może się zgadzam, zobaczymy. A być może ja się zgodzę z tobą, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie trochę miejsc na dyskusję. Wtedy będzie ciekawiej. Tak, dokładnie tak. Mamy przygotowane 3 części. Jedna zwykła blaszka, jeden taki mały prosty wałek i prosty element, prosty kolor. Tak jest. Uważasz, że od którego powinniśmy zacząć? Możemy zacząć od najprostszych, czyli nawet od blaszki, tej, którą wysłałem. Później możemy iść przez wał i w sumie to wypraska jest taka najbardziej kompleksowa, więc możemy w tej kolejności. No dawaj, wrzuć pierwszy ekran, zobaczymy jakie masz podejście. Bardzo prosta blaszka. Tak, jest to prosta blaszka, natomiast nie jest to takie oczywiste, jak to zrobić. Jeszcze raz powiem, dla nas to, że ktoś zaprojektuje część, jest oczywiste.
Natomiast nieoczywistym jest, jak to zrobi. No i mamy tutaj kilka metod projektowania części, tak? Możemy to zrobić, że tak powiem, byle jak, a możemy to zrobić w sposób uporządkowany, który później będzie prosty przy edycji, przy tworzeniu złożeń, przy dodawaniu śrub i tak dalej. Więc zaczniemy od początku, gdzie mamy prosty szkic na płaszczyźnie prawej, co jest istotne, czyli jak mamy płaszczyznę przednią, mamy płaszczyznę prawą, na niej jest zrobiony szkic. I teraz jednym z naszych najważniejszych punktów przy projektowaniu jest symetria, zachowanie symetrii, czyli względem środku układu współrzędnych. Czyli widzimy, że jak część jest symetryczna, to prawa płaszczyzna przebiega przez oś symetrii tej części. Czyli użyliśmy tutaj nie funkcji wyciągnięcia od boku, tylko midplane. Ja mam sutursa po angielsku, tak, ale tutaj po polsku będzie chyba od środka, symetrycznie od środka, dzięki czemu jeżeli wyciągamy na daną odległość, to zawsze część jest symetryczna. Później odgięcie zaokrągleń i dodanie otworów. Otwory zawsze tylko i wyłącznie dzięki kreatorowi otworów, nigdy przez wycięcia, przez operację wycięcia, ze szkicem, w którym używamy osi jako, jako lustra. Wymiarujemy tak, jak ma to być wymiarowane na rysunku, po to, żeby na rysunku później zaciągając wymiary wymiarowało się wszystko w sposób automatyczny. Czyli zrobiliśmy tak naprawdę dwa punkty w kreatorze otworów i odbiliśmy punkty względem osi symetrii, która dzięki temu, żeśmy poprzednio wyciągnęli to symetrycznie, jest po środku, w środku układu współrzędnych. Tak samo jeśli chodzi o otwory, które są zrobione pod kreator otworów. W tym przypadku są to otwory przelotowe pod śrubę M10, więc nie robimy z wycięcia otworów Fi 11, 11,5, 10 i 8, jak kto uważa, tylko wszystko jest zwymiarowane, stolerowane i wszystko jest znormalizowane. Wybieramy odpowiedni otwór, jaki chcemy, w tym przypadku screw clearance, tak, i wybieramy rozmiar śruby, przez którą ma ten otwór przechodzić. I co najważniejsze tak naprawdę to, jaki później jest efekt z tego, czyli jeżeli mamy rysunek, o tak, czyli wstawiliśmy sobie te rzuty do rysunku, to teraz jeżeli wezmę sobie cały model razem z, to wszystko się importuje i jest tak, jak być powinno, tak? Teraz sobie układamy po prostu, no to akurat to powinny być na drugim rzucie, tak, ale mamy wszystkie wymiary, te, które mieliśmy zmiarowane w szkicu, one po prostu się zduplikowały do rysunku. Więc to jest taki prosty przykład. Bardzo mi się podoba to, co pokazałeś. Chcesz, żebym ja pokazał swoje, bo na szczęście zrobiłem trochę inaczej. Czy najpierw, żebym skomentował to, co ja pokażę moje, a potem będziemy komentować, bo ja zrobiłem rzeczy inaczej. Może pokaż najpierw swoje. Pokażę swoje, zrobiłem to specjalnie inaczej, właśnie z pewnych względów, które też chciałem przedyskutować, a nie wiem, czemu mi się nie otwierają, może sobie ich nie otworzyłem, moment, blacha. A mam. U mnie zrobiłem to bardzo podobny początek. Ekran, proszę. Przepraszam, zwykle mam tą tendencję, że myślę, że pokazuję. Cały ekran, udostępnij. Czy teraz widzisz? Teraz widzę. Okej. Zrobiłem to bardzo podobnie jak ty. Mam też zrobione to w osi symetrii głównego układu. Też na początku zrobiłem szkicownik z wyciągnięcia. Tu akurat zrobiłem troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o to. To znaczy, ty, z tego co ja zaobserwowałem, zrobiłeś to z myślą o wykonaniu potem szybko i sprawnie rysunku. Oczywiście. I szybkim i sprawnym dodaniu śrub. Tak. Tak. I ja pokazuję trochę inny sposób myślenia. Nie mówię, że ten, który ty zrobiłeś, jest dobry, czy ten, który ja zrobiłem, jest dobry. Bardziej pokazuję to ze względu na pewnego rodzaju zastosowanie. To znaczy, w twoim przypadku, jeżeli będziesz modyfikował tą część, będzie ci się coś zmieniało w złożeniu, coś ci się, jakaś inna blacha przesunie,
momencie, kiedy tobie się jakiś element, nie wiem, pojawi tutaj, przesunie coś, że będziesz musiał na przykład tą krawędź obniżyć o milimetr, to przez to, że ty masz symetrię, to będziesz musiał najpierw wyjść z tej symetrii, potem nałożyć specjalny wymiar dla tego, specjalny dla tego w szkicowniku, prawda? Tutaj. Jest to nieprawda. Zaraz ci pokażę, jakbym to zrobił, ale okej, kontynuuj. No dobra, to ja może pokażę tą swoją myśl, a potem przejdziemy do tego u ciebie. Tak. U mnie w ogóle powstały początkowo jeszcze dwie płaszczyzny. Przed samym, zanim jeszcze zacząłem modelować cokolwiek, stworzyłem najpierw płaszczyznę. Jako górna i dolna i szkicownik jest do nich dociągany. Czyli tu nie mam wymiaru na wysokość, tylko zmianą położenia tej danej płaszczyzny zmienia mi się długość danego boku. Okay. Równocześnie, tu może też zaprezentuję, na przykład zmieniając to na jakieś 80, już bardziej widoczne, może 100, żeby było bardziej widoczne, ja mówię za dużo trochę. OK. Mam te zaokrąglenia. Wycięcie dokładnie inaczej niż ty. Uważam, że twój sposób jest bardzo korzystny, ale z pewnych względów zrobiłem inaczej, bo spodziewałem się, jak ty zrobisz. Ja zrobiłem tak, jak ty uważasz, że jest źle. I uzasadnię, dlaczego to zrobiłem, ale to za chwilę. Zrobiłem to odjęciem. Jak widziałeś, u mnie przesunięcie tej powierzchni, czyli jakaś zmiana zewnętrzna, którą definiuję jedną powierzchnią, a bardzo często ta powierzchnia jest powiązana przeze mnie nie w tym pliku, tylko na przykład w pliku skeletona, który obsługuje złożenie i pozycję elementów w złożeniu, żebym przejrzyście widział, co się dzieje w złożeniu właśnie na płaszczyznach i różnych innych elementach. I to w tym momencie przesunięcie tej danej płaszczyzny powoduje mi zmianę w tej części i równocześnie zmianę w innej części, jeżeli mam to w przemyślany sposób zbudowane w złożeniu. Totalnie nie rozumiem, o co ci chodzi. Totalnie nie rozumiesz. No to musiałbym zrobić to na przykładzie. Zrób. Ciężko mi będzie teraz to pokazać na przykładzie, bo nie mam drugiej części. To zrób proste złożenie. Zrób sobie blaszkę. Dokładnie. Tak jak prostą część blaszki. Zrób złożenie tak, i sobie, pokaż, jak to się zmienia. Zróbmy sobie tutaj plik nowy. Dodamy sobie złożenie. W tym złożeniu damy sobie tą blaszkę. Tak, ona tutaj jest. Niezbyt komfortowo się czuję w solidzie, bo mało w nim pracuję, ale myślę, że sobie w miarę poradzę. Dodajemy sobie następny plik, nowy część. OK, wrzucę sobie tam. Dobra, jestem źle, złożenie miałem być. Złożenie, tu mam teraz dodać wstaw. Damy sobie tutaj teraz wstaw, komponent istniejący. O, teraz jest. OK. Teraz tak. Mogę to robić z poziomu złożenia, mogę to robić z poziomu to, jeszcze jednej to części. Może tą część to narysuj, tak jakby tą część, co? Tak jakby... To znaczy, chciałbym ją dołożyć za chwilę. Właśnie, żeby to wyjaśnić. No dobra. Ponieważ mam już ten element, tam i pracuję, to chciałem przyjąć założenie, że ten górny, o którym rozmawiamy, on powinien znajdować się w zewnętrznym pliku. Powinien sobie przygotować jeszcze wcześniej zewnętrzny plik, jeszcze jeden, w którym trzymam same to powierzchnie. Ale ogólne zastosowanie jest takie, że jeżeli jestem teraz w tej części, dlaczego on mi nie widzi tego, tu mi powinien widzieć. Dobra, bez tego. O, teraz mi to widzi. Czyli jeżeli jestem teraz w tej części, złożenie, dobra, zapisz. Czyli jeżeli będzie jakiś na przykład tutaj, nie wiem, profil. Też go zrobię w uproszczeniu. Może profil to nie, profil jest przykładem, profil się kupuje jednak taki, jaki się kupuje, czyli nadajemy sobie inną blaszkę. Dajmy sobie jakąś inną blaszkę w postaci szkicownika teraz. I ten szkicownik też chcę położyć na głównej. Tak.
I mamy jakiś element jakikolwiek. Teraz, jeżeli ja sobie to przywiążę do tego elementu wymiarem, mogę to wymiarem, mogę to też w inny sposób, ale niech będzie, że wymiarem. I tutaj powinienem mieć też jeszcze jedną płaszczyznę taką połączenia między nimi, gdzie one powinny się łączyć, bo najpierw musiałbym mieć zbudowaną konstrukcję z powierzchni, z płaszczyzn, gdzie są elementy istotne dla mnie w danym złożeniu. Ale tu się kierujemy tylko tym kierunkiem, dlatego to spróbuję wyjaśnić. Damy je jakiś, no niech będzie tutaj ta dziesiątka. I teraz w tym momencie, jeżeli ja wyciągnę sobie z tego, wyszedłem, czyli opcję wyciągnięcia, wciągnę sobie jakąś blaszkę. Przyjmijmy, że one tutaj są ze sobą w stosunku do siebie zależne, ona też powinna tu mieć otwory, to jeżeli ja sobie wracam do tej swojej pierwszej części, i z tej pierwszej części modyfikuję, czemu to jest nieodświeżone? Odśwież. Jeżeli w tej pierwszej części modyfikuję wtedy położenie tej płaszczyzny, znowu na 75, to odświeżając to, tam mi się to już ustawi. Jeżeli w tamtej otwory są też ustawione do płaszczyzny, oczywiście mogą być też szkicownikiem, punktami i otworami. Jak najbardziej. Jak najbardziej nie mówię, że nie. Ale stosowanie tego typu płaszczyzn i ustawianie zależności istotnych elementów, tylko że to zależy od sytuacji w złożeniu, nie wszystko, nie każdy otwór, nie każda sytuacja, tylko te istotne, które mają jakiś kluczowy wpływ, bądź są prawdopodobnie narażone na częste zmiany z jakichś względów, dobrze jest ustawić do tego typu, można powiedzieć, wytycznych zewnętrznych. Idealnie, jeżeli one właśnie były te wytyczne w jeszcze jednym pliku osobnym, gdzie mam same płaszczyzny. I to jest powód, dla którego używam tych płaszczyzn, żeby tylko pokazać zagadnienie, że takie zagadnienie może zaistnieć, że może to być w niektórych przypadkach ciekawsze niż po prostu modelowanie części od jej własnej osi. Jeżeli chodzi o sytuację tych elementów wyciąganych w postaci nieotworów, to bardziej chodziło mi o to, żeby pokazać, że gdyby to były jakieś wycięcia, no niekoniecznie otwory, bo to jest zły przykład, bo otwór to jest właśnie pod śrubę, pod element znormalizowany, co rzeczywiście powinno się robić otworami. Ale gdyby to miały być otwory nie ustawione na przykład do śrub, tylko do jakichś kształtów nieznormalizowanych, to dobrze jest używać je właśnie w postaci osobnych, odrębnych body, ponieważ te body mogę też wykorzystać w jakimś stopniu w następnej części. Ale to, tego dokładnie nie przeanalizowałem jeszcze, jak to mogę robić w Zwidłosie, bo tak moja mama nad nim pracuje. Stosuję to bardzo często w CAD i w Enixie. Okay. Bo tam bardzo fajnie działa wypożyczanie sobie właśnie brył między modelami. Tutaj też mogę jakąś konkretnie bryłę wypożyczyć, przesunąć ją między jednym modelem a drugim, ale dość dawno nad tym pracowałem i ciężko mi jest to teraz pokazać. Bardziej chodzi mi o sens. Bardzo bym chciał, żebyś mi pokazał, jak ty byś zmienił u siebie właśnie jedną z tych krawędzi, wysunął tam o te 10 czy 20 mm, tak żeby druga została. Już. Czyli jak mam część pierwszą, tak? Tworzę sobie część drugą.
Robię złożenie. Mhm. I one są obie wykonane w własnych osiach, czyli powinny się na siebie nałożyć tutaj, w tym widoku. A nie, to i tak zrobię. Teraz tak, rozumiem, że ty byś chciał, żeby powiązać automatyczne zwiększanie się wymiaru tej półki jednej, tak? Przyjmijmy, że tej jednej półki zwiększanie się wymiaru tak w stosunku do tamtej górnej półki, tak. Okej, okay, no co? Dobrze, to to jest, albo w sumie nawet to nie. Dobrze, to jakbym to zrobił? Zupełnie manualnie, tak? Czyli de facto zmierzył sobie stąd dotąd, ile tutaj jest, czyli jest plus 90, więc dodaję sobie plus 90 i mam. No, klasycznie, jeżeli, tak, chcę, tak. Jeżeli chcę, żeby mi to poszło razem, to będę to zwiększał w ten sposób i idzie razem, tak jakby nie widzę potrzeby zupełnie, żeby wiązać jedno z drugim. A ja mam pytanie do twojego, w takim razie, czy rozumiem, że gdybyś tworzył maszynę na 40 tysięcy części, to ta część byłaby wiodącą? Nie powiedziałem, że ta część jest wiodąca, mówię, że istotne elementy, a to też jest bardzo dobre zagadnienie, które ty powiedziałeś. W zależności od tego, co projektujesz, dobierasz metodę. I teraz trochę ta metoda, którą tu zaproponowałeś, ok, jest fajna, jak projektujesz maszynę i większość tego, jak zaprojektowałeś, od kopa będzie działać, będzie pasowało. Nie będziesz wprowadzał częstych zmian. No. To wtedy to jest jak najbardziej dla mnie ok, bo zbudowałem coś, tam 95% tego, co zbudowałem, jest w porządku. Mało prawdopodobnie, że coś tam pozmieniam. Idzie to płynnie, szybko i do tego fajnie solidowo się nadaje. Okej. Okay. Na temat tej mojej metodologii pogadamy trochę dalej, jak będziemy mówić o plastikach, bo to jest dużo bardziej sensowne tam. Mhm, okej. Okay. Bo to też nie wykorzystujesz wszystkich metod wszędzie. No nie będziesz brał jakichś bardzo wyrafinowanych urządzeń do tego, żeby coś, nie wiem, przybić dwóch do ściany. No dobrze, w jaki sposób u siebie dodasz w takim razie śrubki, bo dzięki temu, że... Tak, jest bez sensu. Masz całkowitą rację, że bez sensu u mnie jest dawać teraz śrubki. To mam całkowitą, masz całkowitą rację i też zrobiłem to specjalnie, żeby pokazać. Tylko nie do końca jestem w stanie tego pokazać teraz tego w solidzie. No. I tutaj przyznaję się, trochę spaliłem, ale przygotuję się do tego, poświęcę chwilę i przygotuję... Potem ci podeślę samo nagranie, o co mi chodziło. Bo to zajmie chwilę czasu, żeby przygotować albo to wrzucę po prostu tutaj też w nagraniu. Ten koncept też się podzielę z tobą, o co mi chodziło. Z tym zyskiem tego, bo to jest strata, tak. To jest u mnie zupełna strata. Tak, bo tak jakby w tym przypadku to chociażby nawet sam fakt, że poprzez tego typu szyk mogę sobie automatycznie dodać śrubki tam, gdzie potrzebuję, tak? Nie muszę dodawać ich pojedynczo i jest to w zasadzie kluczowe, tak? Tak jakby... Tak, jeżeli masz dużo połączeń śrubowych, to kluczowe jest używanie otworów w postaci właśnie funkcji, bo to daje same plusy. Jak najbardziej się z tym zgadza. Spróbuję ci przygotować przykład odnośnie takiej blachy i takiego elementu, dlaczego niekoniecznie tylko i wyłącznie otwory, ale to jest w sumie, troszkę się zamotaliśmy, dlatego że ty dałeś mi blaszkę z samymi otworami pod śruby, a ja chcę pokazać coś, co nie do końca działa przy tych otworach. A kiedy używamy otworu nie pod śrubę, nie pod kołek, nie pod element standardowy? Jak na przykład robisz zamek pod inną blachę. Mhm. To wtedy możesz użyć trochę inaczej tej sytuacji. Ale to też z kolei jest zły przykład, bo nie do tej funkcjonalności, którą chciałem pokazać. Jednak nie da się tego zrobić w SolidWorksie, tak jak jestem przyzwyczajony do pracy w NX-ie i w CATI. Pokażę, o co mi chodziło. Chodziło mi o to, że mam otwory, które wykonują się równocześnie w obu częściach. Tutaj SolidWorks pozwala to wykonywać w postaci takiego otworu zastosowanego w złożeniu. W tej sytuacji mam sterowane
położeniem powierzchni, na przykład na 150. Wszystko mi się powinno ładnie przesunąć. I otwory pójdą ze wszystkim. Otwory są sterowane tylko z jednego szkicownika tutaj. I dolne, i górne. Te są wykonywane też w ten sposób, ponieważ docelowo mają być to zrobione w następnej blasze, albo w następnym elemencie. O taki sens mi chodziło, ale podkreślam, że to jest tylko i wyłącznie w sytuacjach, jeżeli to tylko ty pracujesz na tym złożeniu. Bo jeżeli to złożenie będzie przekazywane różnym ludziom, no to bardzo łatwo się pogubić. Im będzie większe, im będzie bardziej rozbudowane, to tym to jest bardziej szkodliwe niż przydatne. Bardziej mi chodzi o pokazanie sensu, o to, że czasami można myśleć o tym, żeby zespalać elementy i nimi sterować, ale nie, żeby to robić zawsze. No dobra, okej, to co, może lecimy dalej. Wiesz co, tak jakby nie chcę się skupić na tym, żeby tutaj teraz próbować wypunktować plusy i minusy jakiejś metody, bo myślę, że tak jakby słuchacze zrobią to za nas i tak naprawdę myślę, że nie ma sensu tutaj taka dyskusja, bo moje jest lepsze nie twoje, niż twojsze. Więc nie skupiajmy się na tym, lećmy dalej po prostu, jakby to wyglądało w kolejnych przypadkach. No, daj wałek. Wałek, to teraz może ty zacznij. Teraz ja zacznę. Też zrobiłem go trochę dziwnie. Nie zrobiłem go w taki sposób, jak ale zwykle ty robisz się specjalnie robisz je dziwne, czy ty uważasz, że to jest najlepsza metoda? To jest nie, dziwne. Ja specjalnie robię dziwnie, żeby pewne rzeczy pokazać. Ale to jest twoja to dziwnie, to jest twoja standardowa metoda robienia części. Nie. To dziwnie, to jest pokazanie pewnej możliwości, że można czasami pomyśleć o czymś, o czym nie myślimy. Okay. Tak jak ty powiedziałeś, na przykład tej blaszki, że okej, okay, jak mi się zmienia mi się położenie jakiejś blaszki, to każdą sobie zmierzę i zmienię jej wymiar. Dopóki to są proste elementy, można tak działać. Czasami, co się już spotkałem też z opinią ludzi, z którymi albo pracowałem, albo właśnie ich szkoliłem, no to jednak są niektóre momenty, gdzie jest warto naprawdę użyć takiej powierzchni, że na przykład wiele blach ci się kończy na tej powierzchni, to wtedy to jest bardzo funkcjonalne. No ja od razu powiem, że tak jakby ja osobiście i ogólnie u nas w firmie jest zakaz powiązywania części między częściami. Tak jakby jest zakaz nadawania relacji takich, że jedna część ma wpływ na drugą część, ponieważ ktoś inny tego nie odnajdzie i nie dojdzie do tego w dużej ilości części, które co za co odpowiada. Jeżeli jakaś część wyleci z kolei, natomiast to wtedy wszystkie wiązania się sypią i te części w ogóle nie mają wymiarów. Zmiana w jakiegokolwiek wymiaru w jakiejś tam części, którejś, która jest powiązana z 10 innymi częściami, jest horrorem, w związku z czym projektujemy wszystko w tradycyjną metodą. Także jest część i ona żyje tylko i wyłącznie swoim życiem, odpowiada za siebie. Koniec, kropka. Bardzo dobrze, że to powiedziałeś, dlatego że bardzo ważne jest to, że jeżeli się zrobi super działający, dobrze zgrany jakieś tam złożenie, gdzie wszystko fajnie działa, przyjdzie ktoś, kto tego nie rozumie i wszystko się będzie sypało. To jest bardzo ważna kwestia. I jest jeszcze inna kwestia, że pewien element wykorzystywany w wielu miejscach i też bez sensu go modyfikować pod jedno konkretne miejsce. Wtedy musi powstać nowa część z nowym numerem, już zmodyfikowana pod kolejne konkretne użycie. Dobrze, to kontynuujemy w takim razie do okay, wracamy do tego. U mnie jest klasycznie obrót. Zaprezentuję ekran. Znowu. No właśnie, znowu to samo. Okej. Okay. Tutaj sobie przyjąłem bazowanie według rysunku. Najbardziej logiczne było to miejsce na zbazowanie wyle przycisk. W tej osi. Moment, to jest, nie, zbazowanie jest tu. Tak, zbazowałem to w otworze. Przyjąłem założenia, że otwór na tym kierunku będzie dobrą bazą. Można było przyjąć każdą z nich jako bazę, ale przyjąłem sobie otwór, który w tym przypadku też nie jest wykonany funkcją otworu, tylko właśnie odjęciem bryły. Sama bryła zaczyna się klasycznie obrotem. Czyli szkicownik, który ma główne wymiary, jest to obrócone. Potem zaokrąglenia. Ten wałek, który ma być odjęty. I potem te dwa elementy, które są też odejmowane w postaci bryłek. Jest to potem odjęte. Otwór z tyłu gwintowany oczywiście funkcją otworu, no bo inaczej się raczej nie da. Tak mniej więcej pokrótce. Tu jest
kilka elementów związanych jeszcze z tym, że znowu sobie dołożyłem płaszczyzny. I tutaj to nie jest tak logiczne, jak logika jest trochę inna w tym przypadku. W tym przypadku dla mnie logika jest taka, że można to rzeczywiście robić na kilka różnych sposobów, ale logika jest taka, żeby ten wymiar zagłębienia, tych zagłębień, był ciągnięty właśnie od krawędzi, czyli od krawędzi otworu, tak jak zmawiane na rysunku. Mhm. Nie trzeba było przy modyfikacjach tego przeliczać. Okay. Tu mógłbym trochę jeszcze pomyśleć nad powiązaniem tych płaszczyzn z tym fi, ale nie miałem też za bardzo czasu nad tym posiedzieć. I niestety są osobno, czego nie lubię, są osobno wymiarowane te płaszczyzny, a osobno jest wymiar tego dużego fi, do którego one się odnoszą. Czyli ten sam wymiar powtórzony w trzech miejscach, czego za bardzo nie lubię. No w ogóle po co są te płaszczyzny górna i dolna? Bo jak teraz zwiększysz ich odległość, to co się stanie? Jak zwiększysz odległość, to mi się zmniejszy płytkość tego. O, rozumiem. Czyli ta płaszczyzna fi 90 góra to nie jest przywiązana do średnicy, tak jakby nie? Właśnie chciałbym, żeby była przywiązana, ale tego nie przywiązałem. Dla mnie idealną by było, gdyby była przywiązana do tego fi, rzeczywiście. Tak bym to widział. Teraz w przypadku tego modelu tego tak nie zrobiłem. Okej. Okay. Okej, to możesz ty pokazać teraz swój. Mhm. Więc mamy jakiś artefakt. Mamy oczywiście tym razem ty pokaż. O, sorry. A nie, ja pokazuję, mam że share. Ja patrzę na to i nie widzę. Mhm. Widzę ciebie, a nie widzę tego, co... A, przepraszam, nie mam. Mhm. Teraz? Okej, teraz jest tak. Dobrze. Czyli standardowo tak, na płaszczyźnie przedniej mamy zrobienie wyciągnięcie. Oczywiście wyciągnięcie jest w osi, gdzie środek układów współrzędnych jest na przodku wału. Wszystkie wymiary do średnic. Tak, pierwsza operacja to jest oczywiście zaokrąglenie, później jest ten. Później jest wpust, oczywiście wyciągnięty z biblioteki, tak, ponieważ tutaj wpusty są na gotowo, nie trzeba ich wymiarować. Wszystkie wymiary tego wpustu, czyli pasowanie i tak dalej, wymiary, tolerancje jest już nadane. Tak samo z rowkiem pod wpust, tak, to się znajduje tutaj features, metric. Mamy operację bezpośrednio na QA, tak, mamy bezpośrednio operację na pierścienie osadcze, czyli DIN 471. Nie wymiarujemy, nie robimy szkicy, nie robimy tego wycięciem. Mamy otwór oczywiście z kreatora otworów. Następnie, tutaj był taki rowek, narysowałeś inny widocznie, tutaj rysunek inaczej zinterpretowałeś. Ale nieważne, chodziło mi o użycie tej płaszczyzny, tak jakby tej tutaj, tak, że nie tworzymy nowych płaszczyzn. Jedyną potrzebą, tak jakby jaką mamy, to jest w zasadzie utworzenie płaszczyzny pod otwór. Jest to płaszczyzna oczywiście powiązana stycznie z, tak jak być powinno, czyli jest równoległa i styczna do osi wału i następnie otwór, który jest w osi, wału. Czyli otwór jest też otworem zrobiony na... Jak najbardziej. I to jest specjalnie wybrane jako dowel hole, czyli to jest pod pin bazujący, tak? Czyli pod H7 na przykład, czy tam będzie od razu tolerancja nadana. W przypadku robienia rysunku wszystko się samo... Perfekcyjnie zrobiony wałek pod kątem właśnie robienia taką pod rysunek, pod to, żeby wszystko na rysunku fajnie się działało i pod to, żeby właśnie nie trzeba było szukać tolerancji, tak, grzebać przy tym wszystkim, bo program to... Bo w zasadzie rysunek... Rysunek zrobi się sam, ponieważ rzucę tylko nadanie przekrojów. Tak, kwestia wyciągnięcia tych wymiarów, tak, wszystko jest tak jak w szkicowniku, ponieważ też jedną z naszych głównych zasad jest to, że szkice wymiarujemy tak, jak powinno być to zmiarowane na rysunku, czyli de facto 1 do 1 będzie.
Nie, to duże. Czyli de facto wymiarujemy to w szkice, w modelu wymiarujemy w taki sposób, jak chcielibyśmy, żeby wyglądało to na rysunku, tak? Tylko w zasadzie jest kwestia przeciągnięcia wymiarów w odpowiednie miejsca, tak? Tak jak mówiłem, tych wszystkich tolerancji i tak dalej nie trzeba szukać, wszystko się zaciąga z automatu, z biblioteki. Dokładnie, to jest cała siła SolidWorksa przy tego typu urządzeniach, które projektujemy właśnie jako właśnie maszyny takie typowe na tych wszystkich normach. To jest genialny program do takiego czegoś. No to teraz twoja kolej, jeżeli chodzi o wypraskę. Dobrze, mamy wypraskę. Zaczynamy od płaszczyzny dolnej, tak? Tak to wygląda. Tu... Czekaj. Znowu widzę ciebie, a nie widzę wypraski. O, przepraszam. Już, tak. No tak, płaszczyzna dolna. Czyli mamy w ten sposób, tak, to jest cały model. Zaczynamy tak, od płaszczyzny górnej, dolnej. Rysujemy szkic z kwadratu wyciągniętego od środka po to, żeby zachować symetrię. Dodajemy te wszystkie elementy, tak jakby, które wynikały z rysunku. Później jest wycięcie pod ten, tak, uchylenia technologiczne, promienie, na końcu jest skorupa, później są dodania tych wszystkich elementów mocujących, tak, wycięcie otworu od razu z pochyleniem, tak, te dwa stopnie, dodanie zaokrągleń i koniec. No i to jest też taki zupełnie typowy sposób budowania i mamy tego, mamy konkretnie, gdzie kładłeś szkicowniki, bo to jest dla mnie interesujące. No to szkicownik oczywiście główny jest na powierzchni top, tak, czyli na powierzchni górnej, tak. Bo to wyciągamy do niego. Kolejny to jest tutaj, zaraz może pokażę, czyli jest tak jakby tu na tej powierzchni szkicownik, żeby dodać to wyciągnięcie, ten tak? Fragment, tak. Okay. Ten fragment, później jest wycięcie, to już jest na, tak, on jest zrobiony tutaj, żeby było symetrycznie, czyli jest dodana powierzchnia, tak, to jest dodana powierzchnia, która jest odsunięta. Żeby symetrycznie wyciąć i żeby było tak symetrycznie, później są nadane pochylenia draftem, promienie od zewnątrz, żeby skorupa sama nadała tak jakby promienie od wewnątrz, jest nadana skorupa. Później mocowania w czterech rogach, te mocowania oczywiście zrobione są w jednym, tak jakby w jednym punkcie to jest zrobione, tak, a dzięki temu, że zaprojektowaliśmy od początku całą kostkę, tak jakby symetrycznie względem osi współrzędnych, to później to są tylko i wyłącznie lustra, tak, które zostały odbite. Później mamy wyciągnięcie, wycięcia, tak, czyli te otwory, które tam były, no i jakieś promyczki. No okej, okay. Zanim jeszcze pokażę swoją, to chciałem mówić jedną kwestię. W sytuacji plastiku, właśnie wyprasek, zwykle na etapie projektowania jest to zupełnie inaczej niż to, jak ty powiedziałeś w maszynach, że nam większość elementów zostaje tak, jak narysowaliśmy. Polega to dość często na tym w różnych branżach, w różnych sytuacjach, że siedzimy przy tej wyprasce tygodniami, miesiącami i wprowadzamy różnego rodzaju modyfikacje, zmiany, dostosowujemy się do czegoś albo użytkowo, albo procesowo, albo wpływ innych części i te zmiany są dość częste i dość uciążliwe. I teraz moja metoda głównie skupia się właśnie na takim zbudowaniu takiego modelu, żeby te zmiany szły płynnie, sprawnie i to jest ten główny sens, który chcę pokazać, bo większość ludzi pracuje tak jak ty, czyli buduje głównie maszynówkę. Rzeczywiście no, to, co ty pokazałeś, to jest perfekcyjne podejście moim zdaniem do tego, ale już to, jak zbudowałeś tą wypraskę, pokazuje mi rzeczywiście typowe nawyki przeniesione z tej maszynówki do modelowania wypraski, co już jest bardzo bolesne, jeżeli byśmy chcieli wprowadzać jakieś konkretne zmiany. Dam ci przykład, mam tutaj, może teraz pokażę ekran, nawet o tym pamiętam wyjątkowo. Mamy taką sytuację jak, to jest slajd z mojego szkolenia, gdzie masz tą wypraskę i wprowadzamy taką zmianę. No to już zrobienie tej zmiany u ciebie w modelu nie jest jakieś bardzo karkołomne, ale też nie jest super łatwe.
No nie, no bo mamy płaszczyznę, którą musimy obrócić, tak, o 45 stopni i zmienić jej pozycję tak jakby zero, no. Dokładnie. Bazowanie. Zero jej, tak, trzeba ją po prostu wcześniej coś skonstruować pod nią, obrócić ją, przesunąć i nam to zadziała. No. Wykonanie następnej operacji, czyli na przykład powielenie tego, czyli drugie przekazanie. To zrobiłbym to szykiem, więc szybko. Dokładnie, szykiem i odjęto jeszcze raz, bardzo podobnie jak u mnie. A sytuacja z takim przesunięciem tego otworu, no to on poszedłby w szkicowniku. On by tutaj poszedł w szkicowniku, bardzo ładnie by się przesunął, a tutaj... Znaczy tak, tylko że to już zmieniamy zupełnie geometrię części, tak jakby... No dobra, no rozumiem co chcesz powiedzieć, tak jakby... Czy teraz to jest dla ciebie już problematyczne? No, to jest zmiana głównego szkicu, tak? No, na pewno operacje zaczną się tam wysypywać, tak dalej, trzeba będzie naprawiać model, no ale no tak. Natomiast, To na przykładzie tego, na przykładzie tej modyfikacji, może ja pokażę, jak to u mnie wygląda. No. Bo to właśnie dobrze pokazuje, że właśnie niekoniecznie model się musi wysypywać. To jest to. Tutaj może sobie najpierw obrócę to, żeby to było tak samo. U mnie to akurat jest zrealizowane. Już jest tak zrobiony model, że to się samo obróci. Właśnie nie chciałbym pokazywać całej budowy modelu, bo wtedy bym po prostu zdradził już całkowicie wszystko, ale postaram się pokazać, o co chodzi. Główne założenie jest takie, że żaden szkicownik nie jest położony na istniejącej powierzchni modelu wcześniejszej. Mhm. Teraz tak, wracam sobie, w związku z tym to się nie sypie. Wracam sobie do, mam podobną konstrukcję jak ty, ale jednak on jest w uproszczeniu, to znaczy ten szkicownik zawiera mi tylko główny kształt. Dołożę do niego sobie jakąś tą właśnie linię. Mogę sobie ją, i też bardzo ważne dla mnie jest, żeby ją jednak wymiarować do istniejącej płaszczyzny, w tym przypadku do płaszczyzny z tego feature'a. I utnijmy sobie to, czego nie potrzebujemy. I to było tam, to było gdzieś tutaj, na 45 mm miało się przesunąć, czyli ustawimy sobie tutaj na 55. Wiadomo, że coś się wysypie, ale pokażę, o co w tym chodzi. Jestem tu, zmieniam sobie to zaokrąglenie. Główny model mam już z głowy. To mi już zadziała bez problemu. Muszę sobie pokazać obiekt byłowy. Jestem gdzieś kawałek dalej. Kiedy jestem też tu, to mi też powinno zadziałać, to mi zadziała. Już mam to. I teraz przesunięcie tylko rzeczywiście w szkicowniku tego elementu. Nie wiem, 25 i 25. O, już wyskoczył. I 25. Z automatu się wszystko zadziało samo. Odmieniłem tylko dwa szkicowniki, bo robiłem jeden promyk. Tu jeszcze tego move face'a będę musiał sobie zmienić, bo tam grubość jest trochę inna w obszarze tych nap, żeby nie było na scenie widocznej plastiku, żeby nie było po prostu wciągów. Zmiana dwóch zaokrągleń. Aha, to muszę tak robić. Mogę strafić. O, teraz trafiłem. I to też w środku. Okej, okay. I mam model mi zadziałał.
bardzo dużą gamę różnych modyfikacji polegających na przesuwaniu, obracaniu, docinaniu różnych elementów. Jak widzisz, idzie płynnie. Bo żaden element nie trzyma się na żadnym etapie tego właśnie modelu. I przez to dużo mniej elementów się sypie. To jest taki odpowiednik tego, co ty powiedziałeś. W dużym złożeniu mam kilka tysięcy części i jest zakaz wiązania tych. Dokładnie. Tak samo, jeżeli masz drzewo, które będzie ci się składało, a takie na takich drzewach pracuje, które składa się z 2000 albo 3000 operacji w ciągu, to dokładnie to samo założenie. Masz drzewo, które się składa z 3000 operacji? Tak. Na co dzień pracuję z takimi drzewami. Mniej więcej między 1500 a 2500 operacji. Okej. Okay. To są wypraski albo elementy, nie wiem, frezowane, odlewane z aluminium, frezowane później w kilku etapach. To tego typu modele mają po kilka tysięcy operacji. Nie wierzę, ale okej. Okay. Chciałbym zobaczyć taki model. No to na ofie ci pokażę. Dobra. Jak się rozłączymy, mogę ci pokazać, na czym pracuję dzisiaj. Okej. Okay. I w tej sytuacji jest dokładnie taka sama zależność. Jeżeli cokolwiek powiążesz z istniejącą bryłą, to się będzie tak samo sypało, jak tobie się sypie wszystko w złożeniu, jak powiążesz elementy między sobą. To jest ta sama zależność. To jest jedna uwaga. Jeżeli coś zmieniam, ja oczekuję, że mi się coś wysypie, bo to mi wskazuje, gdzie muszę zwrócić uwagę, żeby to naprawić. I to nie może być w ten sposób, że ja sobie zmieniam pozycję czegoś tam i wszystko, cała reszta zostaje tak jakby niewzruszona, podczas gdy też powinna się wysypać. Tak jakby wiem, że może trudno... Ja wiem, o co ci chodzi, że jeżeli ci się sypie, to zwraca ci to uwagę, żeby się przypilnować w pewnych miejscach. Tak, i znaczy, że to muszę poprawić po to, żeby to było poprawne, a na pewno nie chcę, żeby zmieniać coś i żeby użytkownikowi nie wskazywać tak jakby, gdzie co innego się wysypało, co tak naprawdę ma z tym związek. Nie ma związku. To może teraz ja ci przerwę. Bo to jest bardzo fajne podejście, tak długo, jak długo pracujesz na prostych elementach. Mhm. Bo jeżeli zaczynasz pracować od 1000 w górę operacji na drzewie, to zaczyna cię już to irytować, że musisz za każdym razem przejeżdżać te 1000 operacji. Mhm. Nie no, ja domyślam się, że wiesz, projektujemy naprawdę, jesteśmy na rynku od 4 lat, jeszcze w życiu się nie zdarzyło, żebyśmy przekroczyli, nie wiem, może 30 operacji, może, nie? Mówisz o 1000, więc jestem ciekawy. Dla mnie, powiem ci tak, jedną z nadrzędnych zasad przy odpowiednim projektowaniu jest minimalna liczba operacji. Dla mnie, jeżeli ktoś tworzy bryłę, która ma 1000 operacji, to znaczy, że totalnie nie zna się na tym, co robi i totalnie tak jakby ten model jest skopany od podłoża. Więc jeżeli pierwszą i nadrzędną zasadą jest to, że z tych operacji minimum. I teraz jeżeli spojrzymy sobie na twój model, który ma tych operacji, no już dobre kilkanaście, a mój, gdzie ma kilka, to mój jest prostszy w zrozumieniu. Mój, według mnie, tak jakby to, co ja mówię, tak jakby to jest według mnie, tak, to jest moja opinia, jest po prostu prostszy w edycji, jest prostszy do zrozumienia dla każdego. Jak najbardziej się z tobą zgadzam w momencie, kiedy pracujemy na prostych elementach. Mała przerwa. Przypominam o aktualnych promocjach, które będą jeszcze działały przez 7 dni od dnia publikacji tego nagrania. Wszystko można znaleźć w opisie. Jeżeli ci się podoba to nagranie, miło, jeżeli zostawisz lajka. Jeżeli trafiłeś nieco później na to nagranie, już po czasie działania tejże promocji, dobra rada, zasubskrybuj kanał. Co jakiś czas promocje się pojawiają, może ci się uda trafić innym razem. Gdyby na przykład zaczynamy pracować na bloku silnika, albo zaczynamy pracować na misce olejowej, albo kiedy zaczynamy pracować na głowicy silnika, albo kiedy pracujemy na różnych innych elementach bardzo skomplikowanych, to twój sposób myślenia staje w opozycji do drugiego sposobu myślenia, którym jest tak zbudować część, żeby mi się w czasie modyfikacji modyfikowało tylko to, co chcę zmodyfikować, a cała reszta ma zostać nieruszona.
Dobrze, z tym, że ja chciałbym zauważyć pewną zależność, ponieważ twój sposób przekazu jest jasny, szczególnie w jednym z postów, w których mówiłeś, że masz błękitny ocean klientów, niezliczoną liczbę klientów, a nie wiesz, jak do nich dotrzeć. Teoria błękitnego oceanu, polega na czym innym. Na tym, że klient nie wie, że mu to jest potrzebne i potwierdzają mi to klienci, którzy kupili szkolenie. Dobrze, to teraz dochodzimy do sedna sprawy, gdzie tak jakby ty uważasz, że twoje szkolenie jest głównie do bardzo skomplikowanych części typu bloki jakichś silników samochodowych, głowice i tak dalej, natomiast firm albo konstruktorów, które robi takie części, jestem przekonany, że garstka w Polsce, bo oczywiście w Wielkiej Brytanii ten przemysł jest bardziej rozwinięty niż w Polsce, więc ja mam tylko, powiem ci tak, tak jakby nie będę tutaj oceniał, tak jakby, to już tak jak mówiłem, nie będę się wgłębiał, tak jakby myślę, że w końcu słuchacze zobaczą, o co ci chodzi. I sami stwierdzą, czy coś tak, czy chcieliby zgłębiać wiedzę, jak to zrobić i kupować dalej twoje szkolenia. Ja ci tylko powiem, że z mojego punktu widzenia, gdybyś przyszedł na rozmowę kwalifikacyjną i w ten sposób narysował mi te blaszki, w życiu bym ciebie nie zatrudnił. Jeżeli ktoś przyszedłby po twoim szkoleniu w ten sposób, przyszedł na rozmowę kwalifikacyjną, narysował mi część, w życiu bym go nie zatrudnił. Sposób projektowania byłby tak super trudny. My mamy tutaj 6 konstruktorów. Jeżeli mamy 6 konstruktorów, przyjdzie mi jeden taki jak ty, który projektuje w ten sposób jak ty, to jeżeli ty pójdziesz na urlop i ktoś usiądzie do tego modelu, to on nie będzie w stanie tego zmienić, to nikt się nie będzie w stanie połapać mógł. Nikt nie będzie wiedział, jak to zmienić, co z czym jest zależność, gdzie, co i jak. No to dobra, to poczekajmy na Maxa, aż on wróci z urlopu, to wtedy zmienimy ten model. Całkowicie się z tobą zgadzam. Więc teraz tak, to jest punkt pierwszy. Punkt drugi jest taki, że my mamy 6 konstruktorów, w założeniu będziemy mieli kiedyś 20. Jeżeli będziemy mieli 20 i jeżeli byśmy, bo tak nie jest też, my mamy w naszej firmie coś takiego jak, już pokazuję, mamy dokument firmowy, nazywamy to naszą Biblią. Widzę ciebie. Bo, tak, już zaraz otwieram, szukam, znajdę to. Czyli mamy taki dokument, czyli standardy wykonywania projektu 3 dokumentacji technicznej firmy Fabryt, gdzie jest spis treści, tak? Mamy w jaki sposób projektować części blaszane, obwódką skrawaniem, konstrukcje spawane, złożenia, części standardowe, kiedy rewizja, kiedy zmiana i tak dalej, czyli wszystko to, w jaki sposób to robić, tak? Czyli szkic na przykład, że szkic ma być zawsze fully defined, tak? W pełni zdefiniowany, że w szkicu mają być wszystkie tolerancje, pasowania, że w jaki sposób robimy lustra części, właściwości dostosowane, w jaki sposób robimy łańcuchy, części blaszane, że ma być wszystko w symetrii, wały, że mają być przez obrót i tak dalej, tego trochę jest, tak? I teraz powiedzmy, że przychodzi osoba, którą zatrudniamy nową, to pokazujemy jej taki dokument, ona spędza dzień na tym, żeby go przeczytać, nie, 2 godziny na tym, żeby go przeczytać, i już wie, w jaki sposób w tej firmie się projektuje. Dzięki temu wszyscy projektują tak samo. Jeżeli pan Max Woźniak idzie na urlop, to wszyscy wiedzą, w jaki sposób to zmienić. Nie wyobrażam sobie zrobić poradnika do twojej metody. Tak, bo to już ci go pokazuję. Już by była książka. Już ci go pokazuję. Udostępniam ekran. I to jest bardzo fajne zagadnienie. Otworzy ci. Widać. Widać. To jest dokument nie mój. To jest Basic Design Methods in NX. Akurat nic, bo nie pracują w SolidWorksie, dla firmy Mercedes-Benz. Okay. To jest norma wewnętrzna, jawna, dostępna dla dostawców. To jest, jeżeli projektujesz dla Mercedesa, to masz 95 wstępnych założeń, które też mają wpis treści, wszystko. I sobie jedziemy na dół. Przyjdziemy na przykład do szkicownika. Nie będę na to. A teraz zobaczymy. To tu jest strona. Znajdźmy szkicownik. Faces level. Szukam szkicownika. Sketches, numer 61. 61. Widzisz go? A jest, tak. Tu idziemy na stronę 61. 41, 53, 60, 61.
Więc tak. Masz. Potrafisz to przetłumaczyć. Żaden komponent surfaces or edges should be directly selected as a sketch node, czyli żadne. Czyli nie wolno żadnych elementów istniejących na modelu używać w jakikolwiek sposób do szkicownika. Jako pierwszy, najważniejszy punkt w ogóle w Basic Rules. Mhm. Nie jest to moja reguła, jest to reguła dużej firmy. Mhm. Okay. I mają też całą masę reguł, które ja przyswoiłem, nie tylko od nich, ale z różnych firm, w których pracowałem, przyswoiłem reguły, które po prostu działają, które funkcjonują. Mają tutaj też, podobnie jak u siebie w swojej tam procedurce, mają też opisane bardzo dobrze kwestie też standardowych użyć pewnych elementów, otworów. Mhm. Bardzo rzadko się je wykorzystuje w Automotive, bardzo rzadko, ale się je wykorzystuje. To, co chciałem jeszcze pokazać, to te elementy związane, też sposób robienia modelu, konkretnie jakie operacje, w jaki sposób używać. Też konkretne operacje, które są zakazane, niezakazane, które wolno, nie wolno, jak pewne rzeczy kłaść. Jak mają być zbudowane nawet katalogi w modelach. I poszczególne tam zalecane sposoby myślenia w tworzeniu poszczególnych operacji i katalogów. Mhm. I to wszystko też jest znormalizowane, tylko to jest zupełnie inny świat. To jest zupełnie inny świat niż ten, który właśnie wy reprezentujecie. I tu jest cały zgrzyt. Mhm. Ponieważ pracując na częściach, które mają kilka operacji, a w Mercedesie zwykle część ma kilkaset, to jest minimum, to jest kilkaset operacji, to jest to zupełnie inny sposób myślenia. I teraz dobrze powiedziałeś, że gdyby przyszedł taki konstruktor jak ja do was i chciał wprowadzać, przepychać na siłę coś, co u was nie będzie działać, bo to jest coś z innego świata, zupełnie innego sposobu myślenia, zupełnie innego sposobu funkcjonowania w modelu, to taka osoba oczywiście idąc w opozycji do waszych wypracowanych reguł jest bez sensu, bo to nie będzie działać. Mhm. Ale jakbym ciebie wsadził teraz z twoim doświadczeniem, gdzie uważam, że to, co ty robisz, jest perfekcyjne, jeżeli chodzi o wykonanie takich modeli, wkładam cię do pracy dla jakiegoś automotive bezpośrednio już pod projektowanie innych zupełnie części, to byś się nie mógł w tym odnaleźć. Tak samo jakby taki człowiek z automotive nie mógłby się odnaleźć w tej maszynówce. Mhm. Bo to są zupełnie dwie inne specjalności. Nie twierdzę, że nie. Możliwe. To jest mój błękitny ocean, że jeżeli ktoś z takiej branży typowo maszynowej wymyśli sobie, chce przychodzić w automotive, to jego przyjmują, on idzie na rozmowę i go od razu odrzucają. Bo tak jak ty powiedziałeś, jego przyzwyczajenia są przez nich traktowane jako błędy. Możliwe. I tu jest całe forsowanie kwestii, że człowiek ma motywację, chce się przenieść rzeczywiście w inny rynek, i się odbija, na rozmowach kwalifikacyjnych odbija się jak od muru, bo podchodzą do niego jak do człowieka, który nie umie modelować tego, nie potrzebują. Mhm. Także tu jest główny sens tego. No, rozumiem. Jeśli nie mogę ci pokazać części, przy której pracuję, zwłaszcza teraz na otwartym nagrywaniu, dlatego że... No rozumiem, no są jakieś NDA-ki, tak? No okej, okay. Tak jakby myślę, że to... Wystarczy, tak jakby na pewno, nie wiem, nigdy nie pracowałem w branży automotive, robiłem urządzenia dla branży automotive, z tym robimy teraz sporo dla VRC i żadnych wymogów nie ma, więc... Bo robicie urządzenia na linię, a nie robicie samego produktu, to jest gigantyczna różnica. Nie. Ja pracowałem niewiele, ale pracowałem trochę w tej branży, w której ty pracujesz, a głównie pracowałem właśnie w samym aviation czy w samym automotive, gdzie jest zupełnie inna rzeczywistość. Mhm. No, to rozumiem. To jest problematyczne. Nie projektowałem dla branży lotniczej, nie projektowałem dla branży automotive, nie projektowałem dla tak jakby branży. Stworzyła sztuczne, projektujemy tak jakby formy. Nie mamy z tym problemu. Nie są to jakieś części po kilkaset operacji, ale tak jakby ta metoda standardowa, klasyczna nam zupełnie wystarczy i nie widzieliśmy z tym żadnych problemów. Natomiast rozumiem twój punkt widzenia. Tak jak mówię, całość tak jakby tego wideo jest po to, żeby pokazać innym
co chcesz przekazać. Myślę, że to dobrze im pokaże, tak jakby no, bardzo właśnie się twój cieszę z sposób tego nagrania, myślenia. bo ciężko mi właśnie pokazać ten sens, bo właśnie bardzo dużo ludzi myśli jak ty, że to jest bez sensu. A to po prostu jest inna rzeczywistość, tak, której nie znamy. Myślę, że możemy uznać temat za zamknięty, jeśli chodzi o ten aspekt. Super. Bardzo ci dziękuję za twój czas, za tą dyskusję. Dzięki. Uważam, że była bardzo wartościowa. To prawda. No, dziękuję wam wszystkim za uwagę i do zobaczenia na innych odcinkach związanych właśnie z rozmowami kontrolowanymi. Dzięki wszystkim. Cześć.